Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. A, to wszystko, wszystko wiem. Proszę nie Państwa, nie zaczęliśmy już rozmowę. Paweł Po poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dopytuję Pana posła, czy już był w tym studiu. Okazuje się, że nie. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry, witam Pana redaktora. Witam. Jak się Pan w Warszawie podoba. Zimno. We Wrocławiu ładniej. Nie? Ładniej, ale z tego co słyszałem od żony też się zrobiło zimno. No tam zawsze cieplej, a nieżeli. Cieplej, to, to, to prawda. Do Wrocławia, jak się podróżuje, to, to zawsze te 3-4 stopnie cieplej. Mamy najdłuższy okres wegetacyjny, więc jeżeli ktoś chce. No i dłużej... krasnale macie. Krasnale też mamy, ale jeżeli ktoś chce dłużej zieleń zobaczyć, czy wcześniej zieleń zobaczyć, to zapraszamy na Dolny Śląsk. No i macie śnięte ryby wodrze. Z Czech płyną. Nie słyszę larum, nie słyszę organizacji żadnych, które dzisiaj by stanęły nad brzegiem Odry i krzyczały, Boże, co się dzieje? Na, na, na szczęście dla Dolnego Śląska to jeszcze nie dotyczy naszego regionu, ale faktycznie jest tak, jak pan redaktor mówi, z Trzech przypłynęły śnięte ryby. No i czekamy, jak rozumiem, na badania, co tak właściwie się tam wydarzyło, no ale to pokazuje, że problem śniętych ryb to nie jest nasz problem narodowy. Ale to też dotyczy i naszych sąsiadów Gdyby była razem z nami pani marszałek Polak To by pewnie powiedziała, że tortęć No niestety, no, to polityka w wykonaniu naszej opozycji Idzie w bardzo złym kierunku Ale pani marszałek chyba nie jest opozycyjny pani marszałek Polak. No ale to tak. przecież na szczeblu samorządowym to chyba polityki się takie nie robią, no, panie pośle, no. ja, ja, panie redaktorze, przez dziewięć ja lat... Ja żartowałem od razu, byłem, żeby nie było wątpliwości. Byłem radnym sejmikowym i dementuję niestety, chociaż kiedy jeszcze byłem samorządowcem, ta polityka, mam wrażenie, że wyglądała dużo... Lepiej tam rozmawialiśmy o faktycznie kwestiach merytorycznych dzisiaj, aż strach pójść na Radę Powiatu, czy jeszcze gorzej na Radach Sejmików. Mm -hmm. Polska złożyła dziś skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak Niemcy to odbiorą? No, dobre pytanie. No, mam nadzieję, że mm, zapłacą to, co powinni zapłacić, a przynajmniej tak, bo bo swoje, to jeszcze z reparacjami. Za, za, <laughs> za, za, zabiorą swoje śmieci, to, co do Polski e, zwieźli. E, no, faktycznie myślę, że tutaj mocno ubodliśmy e, e, Niemców e, w tym sensie, że Niemcy lubią chwalić się, jak oni nie są. Zieloni, jak nie nie tworzą, mówi, że są Zieloni. Tak, są Zieloni, tworzą tutaj gospodarkę zeroemisyjną, zakazują nam, czy próbują przynajmniej zakazać nami Europie różnego rodzaju produkcji energii, a dziś się okazuje, że to oni w dużym stopniu zaśmiecają nam Europę z tego co wiem, nie tylko Polskę, ale znaczą część Europy Środkowo-Wschodniej. No, no Mam nadzieję, że, e, chociaż to może naiwne, pan redaktor ma rację, ale e, uderzą się w piersi i zrobią to, co do nich należy. I to, co jeszcze przed, to swoich... przed zajęciem stanowiska przez SUE? E... Ja bym chciał, żeby tak było, ale myślę, że tutaj to jest stanowisko naiwne. Myślę, że trzeba będzie niestety z Niemcami dojść do, do końca. Czyli najpierw Komisja Europejska, później CUE. Z tego, co słyszałem od pani minister Moskwy, no, sytuacja od strony prawnej wydaje się oczywista. Tam, jeżeli chodzi o dowody na to, że faktycznie te śmieci pochodziły od Niemców, są. No, to dotyczy. Czy jeżeli dobrze pamiętam, ponad 35 tysięcy ton siedmiu składowisk, w tym dwóch na Dolnym Śląsku, z tego co, co usłyszałem, no, podejrzewam, że to jest początek, bo faktycznie jak widzimy w danych między 2008 a 2012 rokiem, ten Przypływ śmieci zachodu był dosyć spory, więc ja myślę, że to jest początek drogi. I no początek... tak, tylko panie pośle, wie pan, ja bym nie byłbym sobą, gdybym nie zadawał pytań, które mnie interesują, a przede wszystkim naszych słuchaczy i widzów przy okazji, bo jesteśmy i telewizją i radiem. I tak, jeżeli mówię, i chociażby z Grzegorzem Napieralskim, pytam się tak, samorządy na tym zarabiały, to dlaczego ma teraz dokładać do tego państwo, czyli rząd centralny w Warszawie? To jest taki argument jeden. I z drugiej strony na logika biorąc, skoro znalazł się jeden swaniak w Niemczech, który drugiemu cwaniakowi z Polski, sprzedał te śmiecia, właściwie zapłacił mu za to, żeby on wywiózł, to dlaczego akurat Niemcy mają teraz mieć problem z tymi śmieciami, a nie ten swania, który zwinął kasę? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana redaktora, ja myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że nie ma rozdzielności. Mamy państwo polskie jako jeden byt, no i samorząd nie jest jakimś osobnym bytem, który sobie gdzieś tam z boku No to pan chyba nie słuchał manifestacji, nie słuchał polityków, którzy siedzą w ławach opozycji. No, Wiem, że tak lubi opowiadać i oni, mam wrażenie, że czasem naprawdę w to wierzą, no ale, ale tak konstytucja nie mówi, tak państwo polskie nie jest skonstruowane. No, oczywiście jeżeli chodzi o samorządy, to samorząd ma swoje prawa, ale też ma swoje obowiązki. No to, to Sejm, parlament tworzy ustawy, gdzie te prawa i obowiązki są zapisane, a jeżeli chodzi o faktycznie odpady, to samorząd tutaj w tym wypadku starosta albo marszałek wydaje decyzję, jeżeli chodzi o składowisko, a jeżeli okaże się, że to składowisko jest nielegalne, to jeżeli dobrze kojarzy ustawę o odpadach, to obowiązkiem wójta, burmistrza bądź prezydenta jest zlikwidować to składowisko i to są zapisy, które no, z tego, co się orientuje, są od wielu lat. No, jeżeli ktoś tego unika, no to no to w mojej ocenie po pierwsze zachowuje się nie, nie fair, a po drugie łamie prawo. No, no dobrze, a co do drugiego członu mojego pytania? Jeżeli chodzi o Niemców, no fakt jest taki, że te odpady zostały wytworzone na terenie państwa niemieckiego. No i państwo niemieckie powinno za swoich obywateli i również za swoje firmy brać odpowiedzialność. No tak jak państwo polskie bierze odpowiedzialność za swoich przedsiębiorców, tak samo Niemcy powinni brać odpowiedzialność za swoich. A jak do tego dołożymy jeszcze, że tutaj Niemcy lubią być wzorowym uczniem, jeżeli chodzi o zieloną gospodarkę i zeroemisyjność, emisyjność, no to tym bardziej powinni się poczuć w obowiązku zabrania tego, co nielegalnie zostało do Polski zwiezione. No i myślę, że znaczy, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. No chociaż myślę, że droga faktycznie będzie musiała najpierw przebrnąć przez Komisję Europejską Cłę, a później myślę, że. No nie możemy się. pójść za ciosem i teraz na przykład skarżyć Niemców i Czechów chociażby też przy okazji za działalność ich kopalń? No, rozumiem, że Pan redaktor znowu wraca na Dolny Śląski, do, do Turowa między innymi, gdzie faktycznie Czesi i Niemcy mają dużo żali do, do naszej kopalni w Turowie, a z drugiej strony faktycznie na około chyba siedem tych kopalni funkcjonuje i żadni ekolozy niemieccy czy też czescy tam nie widzą problemu. No, ja myślę, że to jest rzecz, którą powinniśmy wykorzystać. No, są pewne narzędzia prawne w Komisji Europejskiej i w traktatach, gdzie również myślę, że powinniśmy zacząć się trochę mocniej rozpychać, ale to już się dzieje. Znaczy to nie jest kwestia rozpychania, że to jest kwestia przestania bycia byciem chłopcem do bicia, tak? No, ale tak jak mówię, no w mojej ocenie, jak obserwuję to, co się dzieje w Turowie. Czy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie śmieci, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o odszkodowania z tytułu II wojny światowej, no to no, jak, co jak co, ale odwagi, takiej determinacji w dochodzeniu do tego, co, co nasze, w mojej ocenie obecnemu rządowi nie brakuje, no, to, to raczej mam wrażenie, że poprzednicy. Uszy po sobie i robili to, co im kazano. Zresztą, taki no, dziś bardzo popularny film, film Reset to bardzo fajnie pokazuje, gdzie w mojej ocenie. No, cały ten znaczy jest reset... zrobione bardzo dobrze, ale o tym, że on jest fajny, to ja bym nie mówił, bo on jest przerażający. Znaczy jest przerażający... Jeśli chodzi o jego wydźwięk i wymowę, to jest przerażające, a to nie jest fajne w żaden sposób. Złe słowo, pan redaktor, myślę, że ma rację, ale fajne w tym, w tym kontekście, że mam wrażenie, że te przerażające rzeczy, które miały miejsce przed rokiem 15 zaczynają docierać nie tylko do wąskiej grupy osób, ale mam wrażenie, że Polacy zaczynają sobie gdzieś tam w głowach układać, jak źle była prowadzona polityka zagraniczna Polski, jak ulegli byliśmy w stosunku, no nie tylko w stosunku do, do Rosji, gdzie próbowali nawet byliśmy w stanie dogadywać się z Rosją za plecami legalnie wybranego prezydenta, ale również uległa w stosunku do, do Niemiec, bo ja nie mam tutaj wątpliwości, że ta uległość w stosunku do, do Rosji wynikała z jakiejś szerszej polityki europejskiej Niemiec. To Niemcy w dużej części wtedy poszukiwali dobrego klimatu na robienie interesów z Rosją, a takie stanie okoniem. Jeżeli przez... użyję takiego określenia, takiego zwrotu obrazowego, dość i powiem, że Franz Timmermans został z Komisją Europejskiej, oddelegowany do Niderlandów w tej chwili. Coś to, coś to panu przypomina? Yy, yy. Znaczy na, na, na szczęście dla nas, na nieszczęście być może dla yy, Holendrów. Yy, no, yy, no, faktycznie, no, pewnie pewne analogie można by było yy, odnaleźć. No, u nas yy, też. Pewien polityk został oddelegowany, w moim, moim zdaniem, tak jak obserwuję to, co się dzieje, do, do Polski. Zresztą z życzeniami zwycięstwa w najbliższych wyborach. No, wszyscy pamiętamy to, co mówiła pani przewodnicząca Komisji Europejskiej. No, by tak się nie stało. Ja myślę, że Polacy mają dużo oleju w głowie i wiedzą, kto tutaj będzie twardo stał. 嗯，嗯、mm, um stał, jeżeli chodzi o interes Rzeczypospolitej. Jak Proszę będzie... państwa, jeszcze kilka tygodni Działał temu... Działał w swoim interesie. Polska żyła przekazem pewnej stacji, co tam z prawdą ma tyle wspólnego, co nie do końca, ale państwo wiedzą pewnie, o którą chodzi. I tam była pani komisarz od spraw między innymi migracji, uchodźców, pani Johansson, jeżeli mnie pamięć nie myli, która udzieliła ekskluzywnego wywiadu, z którego wynikało, że właściwie nie ma żadnego problemu migracji, że właściwie nie ma żadnego problemu rozdzielnika, ani Polska w ogóle nie będzie musiała ani grosza płacić, w tym, przepraszam, eurocenta, żeby nie było, że w złotówkach płacimy. A tu nagle ni stąd, ni zowąd czytam ku swojemu zdziwieniu, że powstała mniejszość blokująca pakt migracyjny, i do tej mniejszości, czyli do Polski i do Węgier, dołączają Niemcy, <laughs> przepraszam, Austriacy, Holendrzy. Co się dzieje? No może zdrowy rozsądek wraca do Unii Europejskiej, ale proszę zwrócić uwagę, no kto zwrócił właśnie uwagę na, 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 na zagrożenie. No, okazuje się, że to Polska jest tym podmiotem, tym państwem, które zachowało najwięcej zdrowego rozsądku. Jak się okazuje, no czasem jesteśmy w stanie przekonać inne państwa do, do tego, co uważamy za za, za ważne dla, dla Europy. No mam nadzieję, że, że wraca zdrowy rozsądek. Polska w ostatnich latach zaczyna być coraz bardziej państwem podmiotowym, które się w Europie, mam wrażenie, słucha, chociaż też się atakuje, ale no, jest takie powiedzenie, że atakuje się silnego, więc no, to, jest, to jest tak, że mam wrażenie, że, że te ataki wypływają również z tego, że Polacy są coraz silniejsi, Silniejszą gospodarką i coraz więcej znaczą również o tej strony politycznej, również militarnej. Paweł Uchrzeniach, poseł i sprawiedliwości, dziękuję panu, państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.